Cześć, tu Radek. Witam Was na kanale Pracownia Projektów Różnych. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat związany z często słyszanym przeze mnie pytanie, jak zacząć kowalstwo. Część z osób jasno daje znać, że ma jakiś sprzęt, ma miejsce, ale nie wie dokładnie od czego zacząć. I chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na większość z tych pytań. Jak zacząć, co jest potrzebne? Zapraszam Was do filmu. Jednakże zanim zaczniemy temat, jakie narzędzia, jakie dobrać, skąd je w ogóle wziąć, zatrzymajmy się na chwilę przed bardzo ważnym tematem. Bezpieczeństwo. Kowalstwo jest dość ryzykownym zawodem, jeżeli patrzymy od strony BHP. Pamiętaj, by w pierwszej kolejności zadbać o oczy. Kup okulary. Zwykłe, kupione gdzieś w jakimś markecie budowlanym, przydadzą się przy większości Waszych prac. Możecie również zaopatrzyć się w takie większe gogle. Przydadzą się również w wielu pracach. Tu mają taką fajną nawet gumkę, żeby przy pochylaniu się nie spadły z Waszej głowy. Jeżeli kupujesz takie okulary, to pamiętaj, żeby kupić nie jedną parę, ale kup dwie, trzy pary. Zostaw jedną, miej zawsze gdzieś pod ręką. Drugą schowaj sobie gdzieś na półkę, w miejscu, gdzie zawsze pamiętasz, że tam są okulary, bo gdy przyjdzie moment, gdzie będziesz potrzebował, a zdarza się tak, dużo osób tak ma, że zapomina, gdzie odłożyło okulary, tam będziesz miał. A trzecią z nich będziesz miał w pogotowiu, gdyby któraś z nich się uszkodziła. Drugą sprawą, o którą powinieneś zadbać, jest słuch. Proste słuchawki wygłuszające sprawdzą się podczas pracy w kuźni. Możesz również zakupić zwykłe zatyczki do uszu. Też będą działały i się spisywały. Trzecią rzeczą, o jaką powinieneś zadbać, są Twoje ręce. Zakup sobie rękawice. Rękawice najlepiej skórzane, mogą być takie rękawice. Mogą być rękawice spawalnicze. One są trochę grubsze, ale troszeczkę lepiej zabezpieczą Twoją dłoń. Jedną z fajnych rzeczy takich dużych rękawic jest to, że jak masz ją na ręce i zacznie Ci ona nagrzewać, zanim dojdzie do Twoich palców i Ty będziesz czuł, że się nagrzała ta rękawica, one już będą dość mocno nagrzane. Możesz zrobić po prostu i już nie masz na ręce. Zrzucić po prostu. W przypadku tej rękawicy, gdzie masz rzep, zrzucenie takiej rękawicy nie będzie takie łatwe, ponieważ cały czas będziesz miał ten rzep zapięty. Musisz najpierw odpiąć rzep i później ściągnąć. Nie zrzucisz jej tak łatwo. Także opcja z takimi grubymi rękawicami spawalniczymi jest jak najbardziej w porządku. Czwartą rzeczą, o którą powinieneś również zadbać, jest cały Twój tors. Zwykły fartuch spawalniczy. Tani, może z 80 do 100 zł będzie kosztował, ale pomoże Ci, ochroni Twoje ciało przed odłamkami, odpryskami. Koszulka, zwykły t-shirt nie jest zapewnieniem bezpieczeństwa dla Twojego ciała. Może szybko złapać ogień. Taki fartuch naprawdę pomoże Cię uchronić przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie czekają na Ciebie podczas pracy. Kolejną rzeczą, o którą mógłbyś zadbać, jest maska. Maska przeciwpyłowa jak najbardziej tutaj będzie z wymiennymi filtrami. Nie, to nie jest reklama. 3M w żaden sposób nie sponsoruje tego kanału ani tego filmu. Ja po prostu to mam. No, mogę ją polecić, ale Ty wybierz, co Tobie najlepiej pasuje, co Ci odpowiada w budżecie i co będziesz mógł aktualnie sobie dobrać. Tutaj mam wymienne filtry, więc zawsze mogę tutaj wymienić te filtry, kiedy one już się zabrudzą. Jak już mamy zasady bezpieczeństwa od strony wyposażenia omówione, to przejdźmy do rzeczy, można powiedzieć, właściwych, do tych narzędzi właściwych, które powinieneś jako
kowal, jako początkujący kowal, zaopatrzeć się do swojej kuźni. Na początek zadajmy sobie w ogóle pytanie, czym jest kowalstwo. Kowalstwo jest rzemiosłem wykonywanym przez kowala, który za pomocą odpowiednich narzędzi i za pomocą ciepła zmienia kształt stali. Proces ten nazywany jest kuciem. Kowalstwo nie jest jednak określane przez okres historii. Kowalstwo jest definiowane przez proces, jakim jest właśnie kucie. Wspomnieliśmy już sobie, że kowal potrzebuje odpowiednich narzędzi do wykonywania swojej pracy. Zadajmy sobie więc właśnie pytanie, jakie to narzędzia są potrzebne? I tutaj będziemy musieli odpowiedzieć sobie na 4 pytania. Na czym kuć? Czym kuć? Czym utrzymać? I w czym rozgrzać? Teraz możemy zająć się poszczególnymi zagadnieniami. Po pierwsze, na czym kuć? Gro ludzi może odpowiedzieć, no jak to na czym? Na kowadle. I tak, jest to poprawna odpowiedź, jednak nie jedyna. Tak naprawdę za kowadło może nam posłużyć wiele większych przedmiotów, większych kawałków stali. Może to być jakiś kawałek wycięty plazmą, może to być szyna kolejowa, może to być większy, powiedzmy 6-10-kilogramowy młotek. W przypadku szyny kolejowej, którą wiele osób by polecało jako wykorzystanie na pierwszy rzut jako kowadło, pamiętaj, może ona mocno dzwonić, będziecie sobie niszczyć szybko słuch, będziecie sobie niszczyć stawy, także więcej problemów możecie sobie przysporzyć, jak będziecie na niej pracować. Ale nie odradzam całkowicie, jak chcecie spróbować, skorzystajcie. Jak to jest też jedyna rzecz, w jaką możecie się zaopatrzyć, żeby znaleźć zamiennik do kucia, to jak najbardziej wykorzystajcie to. Ostatnio na jednej z grup facebookowych pojawiło się bodajże zderzak od wagonów kolejowych. Był to całkiem taki solidny kawałek stali. To też nadałoby się jako kowadło. Możecie podjechać na jakiś lokalny skup złomu, zapytać się, czy można u nich zakupić element, czy tam kawałek, który znajdziecie gdzieś tam w całym stosie. Taki z 20-30 kilo, żeby miał, będzie całkowicie jak najbardziej w porządku. Jak chcecie, mogę zrobić również odcinek o tym, co można znaleźć na złomowisku i co mogłoby się przydać z takiego złomowiska jako kowadło, czy zamiennik kowadła, lub inne kształtki, które również można wykorzystać podczas kucia. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie taki filmik. Przeglądajcie różne grupy facebookowe, możecie zaglądać również na znane portale aukcyjne. Poszukujcie kowadeł lub czegoś o dużej masie stalowego, co może się nadać na kowadło. Tylko pamiętajcie, jeżeli szukacie konkretnie kowadeł, to nie dajcie sobie wcisnąć kowadła, które ma waży 100 kg i ktoś za nie chce zapłacić od Was wziąć 3000 zł, bo kowadła mają swoją określoną, że tak powiem, cenę za kilogram. W zależności od tego, w jakim stanie jest to kowadło, jakie ma kształty, jaką ma wagę, jakie ma krawędzie, to wszystko również w jednym z następnych filmików będę Wam przedstawiał. Również dobrą alternatywą będzie szparóg kowalski. Jeżeli znajdziecie, możecie spokojnie taki zakupić. Jak już temat samym kowadłem i jego alternatywami mamy zamknięty, to możemy sobie zadać pytanie, albo kolejnym pytaniem, jakie będzie Was dręczyć, to na czym ustawić takie kowadło? Odpowiedź brzmi: na pięku. I tak, nie ma innego, lepszego wytłumaczenia. Oczywiście można pospawać sobie z profili stalowych solidną podstawę, żeby zwiększyć nawet masę samej całej konstrukcji z kowadłem. Jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej sprawdzonych sposobów na osadzenie kowadła jest właśnie pieniek. Możecie przejechać się na pobliski tartak, podjechać, zapytać się, czy mieliby pieniek o wymiarach, jakie Was interesują, i taki, żeby nie był ani mocno przesuszony, ani nie był bardzo twardy.
bo zbyt twarde drewno nie będzie Wam amortyzowało tych wszystkich uderzeń. Możecie również przejść się do kuzyna, stryja, dziadka, taty, sąsiada, kogoś, kto ostatnio budował jakąś altanę albo sadaszenie u siebie na podwórku, na działce. Zapytać się, czy nie zostały mu jakieś większe kantówki, takie z 14 na 14 albo 15 na 15, w zależności co będzie dostępne. Jeżeli mogą odsprzedać Wam wejście, to możecie skręcić jedna do drugiej tak, żeby powstała Wam konstrukcja, która będzie bardzo przypominała właśnie pieniek. Kolejnym pytaniem, na które możemy sobie odpowiedzieć, jest jaką wysokość pieńka powinniśmy mieć? I na to pytanie łatwiej odpowiedzieć, na jakiej wysokości bitnia kowadła powinna być, czyli miejsce, w którym będziecie wykonywać większość Waszej pracy. I teraz możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie w miarę prosto, jednym ze sprawdzonych sposobów. Stajecie prosto, dajecie rękę wzdłuż Waszego ciała, rękę składacie w pięść i bitnia Waszego kowadła, gdy stajecie prosto, powinna być na wysokości Waszych kostek. Na takiej wysokości powinniście mieć kowadło. Oczywiście możecie to kowadło dać sobie troszeczkę wyżej albo troszeczkę niżej. Tu musicie już sobie wybrać, która wysokość będzie dla Was najlepsza. Tylko pamiętajcie, że jak dacie sobie za nisko, będziecie musieli się cały czas pochylać nad tym kowadłem, co będzie niestety, ale źle wpływało na Wasze plecy. Po kilku godzinach mogą Was bardzo, bardzo boleć. I gdy już mamy przygotowany nasz zestaw, czyli nasze kowadło z naszym pieńkiem, to pamiętajcie jedną rzecz. Kowadło musi być przymocowane do pieńka. Wszystko tutaj już w zależności, co Wy macie za kowadło, musicie sobie je przytwierdzić do pieńka. Czy śrubami, czy gwoźdźmi, czy płaskownikami skręcicie sobie to do pieńka, przymocujcie, bo podczas pracy ono może zacząć gibać się na tym pieńku, spadnie Wam, może przysporzyć troszeczkę problemów, czasem nawet krzywdy. Jak już mamy kowadło przygotowane, swoje stanowisko pracy mamy już przygotowane, to następnym narzędziem, o jaki powinniśmy zadbać, jest młotek. Młotek jest swego rodzaju przedłużeniem ręki kowala. I tutaj mamy bardzo dużo opcji. Możemy, po pierwsze, możemy pojechać do sklepu budowlanego, wybrać sobie młotek, który nam odpowiada. Tylko tutaj bym się skupił nie na młotkach ciesielskich. Popatrzcie za młotkami kamieniarskimi albo za młotkami ślusarskimi. Młotki kamieniarskie bardziej będą miały taką z dwóch stron taki sam kształt, ale możecie sobie przygotować obydwie krawędzie, obydwie strony do swoich prac. Młotek ślusarski, on będzie miał z jednej strony zakończony takim ostrym szpicem, płaskim, a z drugiej strony będzie normalnie płaska strona. Możecie również na już wspomnianym wzłomowisku poszukać sobie młotków do obrobienia, do przygotowania, do odnowienia, osadzić na trzonku i również będą Wam służyły bardzo dobrze. Ja mam wiele młotków właśnie ze złomowiska, które sobie odświeżyłem, przygotowałem dla własnej pracy i do tej pory cały czas mi służą. Bardzo często właśnie na złomowiskach osoby, które tam pracują, odkładają ładniejsze młotki gdzieś na bok, więc możecie się ich po prostu zapytać, czy były jakieś ciekawe młotki, czy znaleźliście jakieś może fajne młotki, które można byłoby od Was odkupić. Jak mają, wskażą miejsce i będziecie mogli coś nabyć.
Unikajcie młotków, które na swoich powierzchniach będą miały dużo pęknięć, ponieważ to może prowadzić do tego, że podczas pracy taki kawałek odstrzeli, po prostu poleci jak pocisk. Również na wspomnianych już wcześniej, dużo wcześniej portalach aukcyjnych poszukać młotków, czy to już gotowych, czy do odświeżenia. Również na social mediach takich jak Facebook, grupy facebookowe, tam też wiele różnych młotków można znaleźć w całkiem fajnych i dobrych cenach. Tylko pamiętajcie, każda rzecz ma jakąś, że tak powiem, granicę cenową i nie dajcie sobie wcisnąć kitu, że bo to jest młotek kowalski, to za niego trzeba zapłacić 4 razy więcej. Tak naprawdę każdy młotek może posłużyć w kuźni, więc każdy młotek mógłby być kowalski. Ale nie dajcie sobie ściągać z siebie góry pieniędzy za zwykły, prosty młotek, który ktoś kiedyś nazwał kowalskim. Odcinek o młotkach również będzie. Już teraz mogę was do niego zaprosić. W najbliższym czasie nagram, jak dobrać, jak znaleźć. Kolejne pytanie, które może się właśnie wiązać z takim młotkiem, jest to jego waga. I tutaj byśmy musieli spojrzeć na ten punkt z dwóch stron. Po pierwsze, taki młotek będziecie używać przez jakiś dłuższy okres czasu, tak? Będziecie z nim pracować, będziecie nim machać. Więc nie możecie dobrać tak ciężkiego młotka, że po 5 minutach pracy będzie was bolała ręka. Nie będziecie mogli go kontrolować, ponieważ w pewnym momencie, jak już jesteście zmęczeni, nie będziecie po prostu kontrolować tego młotka i on będzie sam latał za was. I on będzie was kontrolował, nie wy młotek. Drugą stroną jest to, że ten młotek musi być na tyle ciężki, żeby poruszyć dany fragment metalu w jakimś kierunku. Więc nie możecie też dobrać zbyt lekkiego młotka. Ja zaczynałem od młotków mniej więcej 800-900 gram. Była to dla mnie waga odpowiadająca. I jednym z takich młotków, które gdzieś miałem w miarę na początku, był o taki zakupiony gdzieś właśnie na którejś grupie. Nie jest mocno twardy, ale nadawał się do wielu prac. Później z czasem człowiek im więcej korzysta z tych młotków, ręka w cudzysłowie się wyrabia i sięgacie po większe młotki. I to już później zależy od was. Patrzcie też na to, żeby nie przeciążać swoich stawów. Ale pamiętajcie, nie szarżujcie, nie ma to sensu. Głupotą nie jest dobieranie lżejszego młotka. Głupotą by było bardziej dobranie zbyt ciężkiego młotka, na którym nie możecie zapanować i udawać, że wszystko jest w porządku. I to, co już wspomniałem wcześniej, zwróćcie również uwagę na kształt młotka. Różne młotki mogą się wam nadać do różnych prac. Nie ograniczajcie się tylko do jednego kształtu młotka i nim będziecie wykonywać wszystkie prace. Lepiej się zaopatrzyć w różne kształty młotków i one naprawdę będą wam służyły. I teraz w miarę płynnie możemy przejść do kolejnego punktu, czyli czym trzymać detal. Czym trzymać swoje rzeczy, które będziecie kuć. No, najlepszą odpowiedzią będą kleszcze. I tutaj mamy dużo możliwości, ponieważ kleszcze możecie znaleźć właśnie na grupach jakichś facebookowych czy innych znanych portalach aukcyjnych. Możecie znaleźć na złomowisku, możecie znaleźć na giełdach staroci. Młotki również też możecie na giełdzie staroci znaleźć. Jeżeli nie macie dostępu, albo nie znaleźliście jeszcze na odpowiednik dla was kleszczy, czy w ogóle jakikolwiek kleszczy, to możecie podjechać do jakiegoś sklepu budowlanego, tam poszukać większych kombinerek, większych szczypiec, coś, czym będziecie mogli po prostu złapać swój detal, chwycić go i żeby on wam podczas pracy nie wyleciał.
Nie bierzcie też zbyt małych kombinerek, jak już będziecie brać kombinerki, bo będziecie za blisko, ta ręka będzie za blisko tego detalu i będzie Wam się bardzo nagrzewać. Jeżeli i jedno, i drugie, nigdzie nie mogliście znaleźć kleszczy używanych do kupienia, nigdzie nie mogliście znaleźć w żadnym sklepie budowlanym albo nie macie dostępu do żadnego sklepu budowlanego, możecie wziąć po prostu pręt, dłuższy pręt, skorzystać z rękawicy jako waszych takich pierwszych kleszczy i wykonać sobie swoją pierwszą parę kleszczy samemu. To jest bardzo dobra praktyka, bardzo dużo można się nauczyć z tego i przy okazji będziecie mieli satysfakcję, że wykonaliście swoje pierwsze kleszcze właśnie sami. Jak już mamy kowadło na podstawie, mamy już młotek, mamy kleszcze przygotowane, to warto teraz się zastanowić nad piecem, czyli miejsce, w którym będziemy podgrzewać naszą stal do temperatury, która będzie pozwalała nam na kucie. I teraz możemy albo skorzystać z typowej kotliny kowalskiej, którą możemy znaleźć albo na złomie, albo na znanych portalach aukcyjnych, albo możemy poszukać jej na jakiejś grupie na Facebooku. Możecie również, jeżeli macie dostęp, przejść się na giełdę staroci i może tam gdzieś znajdziecie kotlinę kowalską. Będziecie do niej prawdopodobnie potrzebować jakiegoś nadmuchu, więc tutaj zwykły nadmuch do CO, czyli do takiego klasycznego pieca w domu. Do takiej kotliny będziemy potrzebować koksu albo węgla drzewnego. To są dwa typowe paliwa, którymi możemy zasilić taką kotlinę. Koks możemy znaleźć w jakimś składzie opału. Sprzedają albo workowany, albo na tony. Możemy również poszukać w internecie gdzieś zakupić, albo możemy zakupić tak zwany błękitny węgiel. Jeżeli chodzi o węgiel drzewny, wystarczy taki zwykły węgiel drzewny, z którego korzystamy przy grillu chociażby. Więc możemy go dostać nawet w większej sieciówce, nawet z jedzeniem. Jeżeli chodzi o drugi rodzaj pieca, możemy tutaj zaopatrzyć się w piec na gaz, zazwyczaj na propan. Mogą być to piece albo z dyszą, która będzie zasysała powietrze i takie piece nie będą potrzebowały zasilania prądem. Albo możemy też poszukać pieca, który będzie dodatkowo jeszcze potrzebował nadmuchu z dodatkowego wentylatora i wtedy będziemy potrzebować zasilania. Do zasilania takiego pieca będziemy potrzebować, jak już wspomniałem, propanu, więc tutaj musimy znaleźć lokalny sklep, który jest w stanie zaopatrzyć nas w gaz propan w butlach 11-kilowych chociażby. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć ani kotliny kowalskiej, ani pieca na gaz, to możemy tak naprawdę zrobić sobie na podwórku mały dołek, w którym doprowadzimy od boku rurę. Dołek, w tym dołku ta rura będzie znajdowała się na samym dole, tak żeby powietrze dostarczane było od dołu. Tam możemy zasypać chociażby węglem drzewnym, wtedy będzie nam łatwiej. A do rury z drugiej strony dopiąć suszarkę. Przykładowo, jako jakiś nadmuch. Możemy wentylator od takiego pieca również podłączyć i wtedy mamy prowizoryczną kotlinę do wykorzystania. Dopływem powietrza może być suszarka, może być odkurzacz, może być dmuchawa na liście, może być wentylator. To już co macie pod ręką, w co możecie się zaopatrzyć, możecie z tego skorzystać. Jak już będziemy mieli kowadło, napień, młotek, kleszcze, jakiś piec, to przydałaby się nam stal. Na początku zwykła konstrukcyjna stal, z której będziecie mogli zrobić bardzo dużo przedmiotów. Otwieracze, zawieszki, proste listki, jakieś młotki. Możecie zrobić nawet podstawowe kleszcze. Możecie zrobić sobie kilka narzędzi ze stali konstrukcyjnej. Nie będą to super wytrzymałe narzędzia, ale zawsze do pracy na gorąco coś tam Wam się już przyda. Czymś będziecie mogli pracować. Także możecie albo podjechać na skup złomu na
jakiś swój lokalny skład, skup stali albo skład stali, gdzie będziecie mogli kupić jakąś zwykłą, prostą stal. Dobrze się jest zaopatrzyć w takie na początek pręty jak 10 na 10 mm, jedną sztangę taką pociąć sobie na odpowiednio, bo czasami też lokalnie mogą pociąć od razu na miejscu. Możecie zaopatrzyć się w pręt okrągły, gładki 8-10 mm, czasami też 6 mm, żeby zrobić jakieś zwykłe haczyki, poćwiczyć robienie pętelek, jak najbardziej też się przyda. Możecie również zaopatrzyć się w płaskowniki, mniej więcej jakieś 20 mm na 4, 20 mm na 6 mm, 25 mm na 6. W takiej profili możecie naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić na początku. Możecie, tak jak już wspomniałem, zrobić chociażby otwieracze. Dużo technik będziecie ćwiczyć właśnie przez otwieracze. Któryś z filmików będę pokazywał proste projekty, które można zrobić na początek, tak, żeby ćwiczyć swoje umiejętności. I jak już wspomniałem na samym początku, dbajcie o bezpieczeństwo. Rodzicie się bez części zamiennych, zadbajcie o to, żeby wasze oczy, wasze uszy, wasze ręce, mięśnie, stawy, żeby to nie uszkodziło się podczas waszej przygody z kowalstwem. A naprawdę skorzystajcie z tego, bo to jest naprawdę bardzo dobra zabawa i bardzo dużo się można z tego nauczyć. Z dodatkowych rzeczy, które wam się na pewno przydadzą podczas tej przygody, ale nie jest to już taki mus, ale bardzo się przydaje. Szczota druciana, zwykła, prosta nawet taka, zwykłe imadło. Punktaki, można czasami taki cały zestaw kupić punktaków razem z przebijakami jakimiś, z jakimiś zwykłymi dłutkami. Przyda wam się to, posłuży przez jakiś czas. Dobrze jest też zaopatrzyć się w pilniki do metalu. Możecie też zaopatrzyć się w wiertarkę. Nie musi to być wiertarka elektryczna, może to być wiertarka ręczna. Wiertarki ręczne możecie znaleźć na giełdach staroci czy różnych innych znanych portalach aukcyjnych w Polsce, jak już wspominałem. Tam naprawdę dużo rzeczy można znaleźć. Tylko jedno, pamiętajcie, nie dajcie się wbić w bambuko z cenami. Sprawdźcie sobie dwa razy. Teraz jest też dużo mowa o oszustach, którzy będą wam nawet przez wiadomości prywatne chcieli wcisnąć bardzo tanio jakieś przedmioty. Nie dajcie się złapać. Oni żerują właśnie na tym. Dobra, i jak już będziemy mieli to wszystko pozbierane, czyli jeszcze raz. Mamy kowadło, które jest na pieńku. Mamy dobrany młotek. Mamy kleszcze. Mamy różne narzędzia, które nam się przydadzą. Mamy materiał, który będziemy... Mamy palenisko albo piec. Mamy środki bezpieczeństwa. To nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć przygodę, czyli zrobić ten pierwszy krok. Ustawić sobie to w jakimś miejscu, żebyście nie musieli biegać z tą rozgrzaną stalą kilka metrów od pieca do kowadła, bo stracicie całe ciepło i będzie wam ciężko bardzo kuć. Młotek, dłoń, detal do pieca i można zacząć coś kuć. Tak jak wspominałem, w kolejnych odcinkach będziemy mówili bardziej szczegółowo na temat młotków, na temat kleszczy. Porozmawiamy też na temat kowadeł. Poszukamy sobie fajnych alternatyw. Już tak fizycznie będę starał się wam pokazać różne alternatywy do kucia jako kowadła. Porozmawiamy sobie o różnych stalach. Na pewno pokażę wam kilka projektów, które pomogą wam na początku, do których będziecie mogli wracać. Ja w tym odcinku dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Oczy, uszy, ręce. Zadbajcie o to. Ja, a jak się podobało, zostawcie łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał. Jeżeli czekacie na więcej, tam jest taki mały dzwoneczek, który możecie nacisnąć.
który możecie kliknąć tak, żeby Wam przypominał o kolejnych filmach. Na pewno wtedy żadnego nie ominiecie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, wpiszcie w komentarzu hasło młotek. Możecie się również podzielić Waszymi przemyśleniami, jeżeli chodzi o rozpoczęcie kowalstwa czy przygody z kowalstwem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!